Proszę Państwa, jako że jesteśmy smakoszami kebabów, sprawdzimy, gdzie jest najlepszy kebab, gdzie jest najgorszy. Wystawimy im ocenę. Sprawdzimy, gdzie można się dobrze nażreć. Teraz kebab w piwnicy w miejscowości Hajnówka. Proszę Państwa, no dzisiaj jesteśmy w Hajnówce i z racji, że byliśmy bardzo głodni, no to poszukaliśmy jakiegoś kebaba. Wpisaliśmy w Google, pierwsze co wyskoczyło to co? Kebab w piwnicy, oczywiście tutaj w Hajnówce. No Rafał, co sądzisz o tym kebabie? Dobry? Ja myślałem, że jak już zajdziemy do Hajnówki, do miasta, gdzie są no, dwie kebabownie, to... Aż dwie. No to, że jak są dwie kebabownie, to znaczy, że chyba te kebaby będą dobre. No ja się nie myliłem. Ja raczej przede myślałem, że to będzie mi się najbardziej spodobało. Nie, bo to, powiedzmy sobie szczerze, no... Hajnówka, nie chcę obrażać, ale to psy szczekają tutaj dupami, taka mała mieścina, gdzie nic się w ogóle nie dzieje. Myślałem, że będzie ogólnie słabo, a tu się okazało, że co, kebab nawet był dobry, nie wiem jak tobie, ale dla mnie był dobry, jak ty ocenisz? Ja też oceniam dobrze, nie? To rozpadające się ciasto, ale co mi się najbardziej spodobało, jak ty dostałeś ten sok, który ci nie smakował, bo tam coś z tym tak, był... sok był niedobry, jakiś był zepsuty sok, tego kapi kupiłem, multivitaminy, był niedobry, bo ja już go tak często piję, że potrafię już rozpoznać, czy jest dobry, czy niedobry, no to poprosiłem... tutaj pracujących, pracowników, czy mogę wymienić. No i bez problemu mi wymieniono na inny. Natomiast co do kebaba samego, no. Ja muszę przyznać, że tak jak ty mówisz, to ciasto. Ono... Nie lubię tego, że ciasto, jak ciasto jest takie miękkie, bo się zaraz od razu kebab rozpada, prawda? Ale trzeba powiedzieć, że akurat w smaku był okej. Okay. No ja myślę, że też był dobry kebab. Ja bym mógł nawet i polecić, bo w mniejszych mieścinach dla przykładu te kebaby jakoś tak nigdy tak za dobrze dla mnie nie smakowały. Nie wiem, no ale to z drugiej strony jednak, jak mamy małe miasteczko, gdzie są dwie kebabownie, to powinni oni się właśnie bardziej starać. Bo zobacz, w większych miastach, na przykład w takim Białymstoku, czy nawet w takiej Warszawie, jest wiele kebabowni, to znajdziesz i beznadziejne, ohydne i znajdziesz mistrzowskie. I po prostu. Ale tutaj... nie byliśmy jeszcze w tej drugiej. To znaczy my już tam i tak nie mamy już czasu, żeby zajechać. No gdzie, no, nie będziemy dwóch kebabów ale... dziennie jeść, no co ty? Powiem szczerze, że ten akurat ten tutaj, no nawet mi posmakował. Co mi podobało się ogólnie? Obsługa bardzo też, dobra. Obsługa też ogólnie w lokalu raczej czysto, ale posypana była cebulką prażoną na górze. Na górze ten kebab był posypany prażoną cebulką na górze, także dodawało to fajnie smaku. Mhm. I co? Sos też robił robotę, bo sos to właściwie w kebabie robi robotę. Jak sos jest beznadziejny, to i kebab nie smakuje. Mięso co? Wołowina. Dobrze, może oceniam. Przechodzimy chyba do oceniania, co? Więc co? Damy taką... Ilość mięsa najpierw, tak? Damy nawet i tą dziewiątkę. Ilość mięsa 9 mówisz, tak? Tak. No, 8, 9, coś takiego. Gatunek mięsa, wołowina. No, też damy 9. Co tam dalej? Cena. No jak na małe miasto, to i tak nie jest źle, 8. A właśnie mi się nie podoba. 13 zł, jak na taką małą mieścinę, gdzie podobno psy szczekają dupami, gdzie podobno bezrobocie... No, ale to jest mała mieścina, zobacz, że mała konkurencja. Ale podobno jest właśnie wysokie bezrobocie. Podobno, nie wiem, nie sprawdzałem, ale podobno. Tak ludzie mówią, że w Hajnówce to w ogóle nie ma pracy, wszyscy wyjeżdżają na zachód. To aż 13 zł za kebaba? No nie wiem, no w Warszawie, nawet pod Pałacem Kultury, w samym centrum można kupić za 9, za 10 zł. W Białymstoku też są takie miejsca. My zawsze przestrzegamy, pokazujemy, gdzie są im droższe. Ja nie mówię, że 13 zł to jest jakiś majątek. To nieprawda. Ale jak są kebaby tańsze, po 9, po 10 zł, no to 13, no to już jest drogo. Niektóre są po 15, no to 13, 15 do 10 czy 9, no to jest różnica, prawda? No i co? Ocena. No, dawaj pierwsze, bo jak ja to zaraz powiem, no to ci... Dla mnie 8,5, no to takie dziewiątkę mogę już dać. No to ja myślę 8. Myślę, że 8 odpowiednia ocena. No nie było idealnie, już jadłem lepsze kebaby, ale było bardzo dobrze, także smakowało mi. Jeśli będziemy tu jeszcze raz, no to może kiedyś padnę. Aczkolwiek nie zanosi się, żebym tutaj wracał do tej Hajnówki, bo po co? Ja tutaj jestem tylko dzisiaj jeden dzień. Ty też. Też. No dobra, to zapraszamy do naszych następnych filmów. Siemanko! Daj suba i łapkę do góry.